16. konferencję przygotowaną przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Tożsamość, Rozwój, Kryzys, Poszukiwanie. Bardzo gorąco witam w Gdańsku, w pięknym mieście, w pięknym Muzeum Morskim Miasta Gdańska. Witam wszystkich serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. W imieniu Pana Prezydenta i swoim własnym bardzo serdecznie Państwa witam w tym szczególnym mieście, w którym ta dyskusja ma swoją wielką rangę i też wielkie uzasadnienie. Ksiądz profesor, psycholog, psychoterapeuta, superwizor, prezes Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Bardzo proszę. To było zawsze moim marzeniem, żeby konferencje Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich odbywały się nie tylko w Warszawie, ale także w terenie i wiedziałem, że jeśli to zadanie zostanie zlecone oddziałowi gdańskiemu, zostanie zrealizowane w sposób bardzo dobry i od początku, od pierwszych spotkań takie mam wrażenie i bardzo dziękuję Ewo i wszystkim, którzy razem z tobą współpracowali. Najczęściej osoby przerywały na pytaniach, kim jestem i jaki jestem. Może być to tożsamość zupełnie powierzchowna i możemy skakać z jednej powierzchownej tożsamości w inną. Dzieci bardzo często angażują małżonków dużo bardziej niż angażowały wcześniej ich konflikty, także na to tak, no, patrzymy na tę ciągłość i na rodzinę tutaj. I właśnie takie myślenie o rozwodzie i jego konsekwencjach jest uwzględniane w najnowszych badaniach. Przez pryzmat Hegla można czytać to, co dzieje się w relacjach między Zachodem a Orientem Europy, czyli w jaki sposób, krótko mówiąc, konstruujemy sobie innych po to, abyśmy mogli sami siebie określić, w jaki sposób potem tak skonstruowani inni są obiektem naszego podboju. Jest idea nieświadomości. Idea ta zakłada, że człowiek powodowany jest impulsami, wyobrażeniami i myślami, których nie jest świadomy. I nie wywołuje co chwila konfliktu z innymi ludźmi, osobami, instytucjami, środowiskami czy wartościami, na których także nam zależy. Państwo, proszę już bardzo o zajmowanie miejsc. Czas na rozpoczęcie drugiego dnia konferencji. Nawet gdy odczuwamy przyjemność zgenerowanych przez powieść wartości estetycznych, na koniec, gdy możemy już uchwycić jej globalny sens, możemy poczuć się intelektualnie i osobowo zagrożeni w istocie swojej tożsamości przez obraz świata i obraz osoby, które te powieści nam proponują. Określić, albo można uznać, że przejawia się w aktywności zadaniowej, która uniezależnia nas od wpływów sytuacji zewnętrznej, a także od popędowo-emocjonalnych stanów wewnętrznych. Słuchaj, jak już tyle wiesz, już jesteś w takim stanie gotowości, otwórz oczy na świat, popatrz co, kto do ciebie przemówi. Podmiotowość, tożsamość człowieka jest subiektywna. Bardzo dziękuję wszystkim za wytrwałość, za Waszą obecność. Wszystkim życzymy Państwu jeszcze miłego dnia, szczęśliwego powrotu do domu i miłych wspomnień z naszych spotkań. Szczęść Boże!